game dev oraz szeroko pojęty temat programowania, wydaje mi się, że jest takim moim głównym hobby, który jest wręcz na równi z zabawą sprzętem komputerowym. Cześć, siemanko, z tej strony ja i witam was po raz kolejny na moim kanale, no bo na jakim niby innym. Dziś tak się trafia, że pogadamy sobie o trochę innych tematach niż zazwyczaj mówimy na tym kanale, ponieważ dzisiaj nie będziemy mówili sobie o szeroko pojętych komputerach, o żadnym nowym sprzęcie, o żadnym starym sprzęcie, a powiemy sobie dzisiaj o tworzeniu gier, o tym na przykład jak ja to generalnie zacząłem robić, jak to u mnie było oraz o tym co stworzyłem, ponieważ stworzyłem pewien projekt i chciałbym wam o nim powiedzieć. Jeżeli chodzi o cały proces tego, jak zaczęło się moje w ogóle zainteresowanie tworzeniem gier, to zaczęło się to w całkiem, wydaje mi się, dziwny oraz głupi sposób, ponieważ myślę, że część z was tu oglądających ten film kojarzy taką grę Metro Exodus. Ta gra mi się ekstremalnie podoba w momencie premiery, kiedy wychodziły jej pierwsze zwiastuny. Bardzo tej gry pragnąłem, bardzo chciałem ją sobie kupić, ale był taki jeden bardzo mały szczegół, który mnie przed tym, jakby wiecie, blokował, nie pozwalał mi jej kupić. No, było mi szkoda kasy. No i wtedy mądry oczywiście ja stwierdziłem, że po co tą grę będę kupował, skoro mogę zrobić swoją. I wtedy zacząłem googlować frazy typu jak zrobić grę za darmo oczywiście, bo to uczciwa cena. I wtedy poznałem silnik, który nazywa się Unity. Przystąpiłem do pracy nie wiedząc co robię, ponieważ nie umiałem wtedy ani programować, ani modelować, ani robić jakichkolwiek, nie wiem, level designów. Nawet nie znałem silnika, a stwierdziłem, że zrobię kurde drugie Metro Exodus. No i zgadnijcie co? Projekt okazał się totalną klapą. Utknął gdzieś w czeluściach GitHuba, jakby tam jedyne chyba co udało mi się jakkolwiek zrobić i ogarnąć, to był chyba movement postaci z poradnika na YouTubie, coś tam zrobiłem, mapki. I to w sumie tyle. Jak to był trochę, jak mi się wydaje, no, niespecjalnie dobry pomysł na pierwszy projekt bez jakichkolwiek umiejętności tworzenia czegokolwiek. I sprawiło to, że stety niestety bardzo szybko od tematu się odbiłem. Ale szczęście w nieszczęściu, programowanie jakoś mnie do siebie przyciągnęło, że po prostu mnie to jakoś zainteresowało. I zacząłem sobie klepać jakieś tam, wiecie, proste programy, proste kody. Następnie minął taki dłuższy aspekt czasu i stwierdziłem, że ej, to jest chyba pora wrócić do Unity, do tworzenia jakichkolwiek gier, ponieważ ten temat mnie najzwyczajniej w świecie interesował. Projektów próbowałem w życiu robić wiele. Były to jakieś proste gry mobilne, były nawet strategie, były nawet shootery z tego co pamiętam. No, tego naprawdę było multum, jakby sporo ilość gatunków przeleciałem, sporo projektów też przeleciałem i wszystkie utknęły w czeluściach GitHuba, tak jak ten pierwszy projekt. Pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego te projekty mi nie wyszły? No, potrafiłem tylko właśnie programować, nie miałem żadnych umiejętności właśnie z sound designu. W sumie to dalej ich nie mam. Nie potrafiłem Blendera i po prostu no, niespecjalnie dużo umiałem. I z tej oto racji stwierdziłem, że kurde, ja coś wreszcie bym chciał skończyć. Chciałbym jakiś projekt rozpocząć, skończyć go, opublikować, pokazać jakiemuś szerszemu gronu odbiorców. I stwierdziłem, że to wreszcie zrobię i zrobiłem to. Projekt, który wam dzisiaj pokażę, miał być projektem na chwilę, na 2-3 miesiące pracy. Natomiast na tyle się rozrósł oraz z moją ilością wolnego czasu zajął mi on dobre pół roku. Ale dobra, dobra, tak sobie gadam i gadam, a ja wam może pokażę wreszcie ten projekt, czym on w ogóle jest. No, jest to projekt o nazwie Robo Demolition. I jest to gra mobilna, która jest luźno inspirowana takimi tytułami jak Vampire Survivors czy Survive.io, które są również grami mobilnymi, jakby na to nie patrzeć. Oraz jest to tak samo mój pierwszy publiczny, jakkolwiek większy projekt, więc jest to dla mnie tym bardziej ekscytujące. I co najważniejsze, gra jest darmowa, a to uczciwa cena. Sam gameplay jest stosunkowo prosty, jak to na gry tego typu przystało. Uruchamiacie grę, lądujecie w losowym miejscu na mapie, pokonujecie przeciwników, aby zdobywać expa, za którego zdobywacie poziomy. Na zdobyciu poziomu losuje wam 2 z 7 statystyk możliwych do ulepszania gracza. Natomiast co kilka poziomów otrzymujecie również możliwość odblokowania nowego wyposażenia. Połączenie tych dwóch elementów losowości, czyli tych właśnie losowych umiejętności postaci oraz losowych broni do wyboru, sprawia, że każda gra, każda rozgrywka jest na swój sposób, jakby to powiedzieć, wyjątkowa, niepowtarzalna, co mi się wydaje sprawia bardzo fajne pole do eksperymentowania z buildami postaci. Samych przeciwników na ten moment też trochę w grze jest, ponieważ jest ich 9 w stabilnej wersji gry. Oraz co jest chyba najważniejsze w tego typu też grach, to każdy przeciwnik zachowuje się w pewien sposób inaczej oraz posiada inny zestaw ataków, co sprawia, że nie atakuje nas jedna bezmózga horda przeciwników, tylko jednak, no, dzieje się tam troszeczkę więcej w tej grze. Gra zawiera też sama w sobie parę prostych typów questów, które też są
losowe, jak bardzo spora ilość kontentu w tej grze. Między innymi zabij iluś tam przeciwników, wystrzel ileś tam kul, zbierz ileś tam power-upów. Takie, wiecie, takie naprawdę bardzo basic questy, jakie w tego typu grach mogą być. Za każdego wykonanego questa gracz tak samo otrzymuje ileś tam punktów, które będą do wykorzystania w jednej z przyszłych aktualizacji. Na razie nie mają one jeszcze specjalnego jakiegoś zastosowania, ale to będzie później. Więc okej, tak się ta gierka prezentuje i gameplay, tak jak brzmiał, nie jest chyba jakoś specjalnie zaawansowany, jakoś specjalnie też trudny, ale w mojej takiej skromnej opinii, jako osoby, która poświęciła dużo, bardzo godzin na zrobienie tego projektu, wydaje się on całkiem przyjemny, przynajmniej tak jest moje zdanie w tym temacie. Nie wiem jak wasze. Ale teraz jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Kiedy ta gra będzie dostępna? W sumie to już jest. W momencie, kiedy ten film pojawia się na YouTubie, kiedy jest publiczny, to gra w tym momencie jest do pobrania ze sklepu Google Play, do którego będzie tak samo link w opisie. I jest to gra w tym momencie przynajmniej tylko i wyłącznie na Androida. Ponieważ tak, tak po prostu stwierdziłem, tak po prostu zdecydowałem. I dobra, trochę się na temat tej gierki nagadałem i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Po pierwsze, nie poddawajcie się ze swoimi projektami. Jak coś nie wychodzi, to próbujcie dalej. Ja naprawdę przez bardzo długi czas próbowałem zrobić cokolwiek. Od początku do końca i mi to absolutnie nie wychodziło przez bardzo długi czas. Robodemoliczny jest takim pierwszym faktycznym jakimś większym projektem, który faktycznie udało mi się do końca dociągnąć, co mnie strasznie cieszy. Zachęcam oczywiście każdą osobę do pobrania gierki, do oceniania jej na sklepie, do zostawienia jakiejś swojej opinii, jakiejś propozycji tutaj, czy na przykład na naszym Discordzie, na którego oczywiście serdecznie zapraszam, link do niego będzie w opisie. Jeżeli chodzi o taką techniczną sprawę projektu, to cały projekt dostępny jest na GitHubie, jest do niego wgląd, jak ktoś ma ochotę zobaczyć kod w postaci spaghetti, to tam go można znaleźć. Kod nie jest jakiś specjalnie piękny. Jest tak samo plik readme, który mówi, jakich użyłem asetów do tego projektu, ponieważ użyłem 3, z tego co pamiętam. Oraz co jeszcze jest ważne, to w tworzeniu interfejsu oraz grafik 2D pomógł mi kolega, któremu oczywiście serdecznie dziękuję. No i co? To by było chyba na tyle w tym materiale. Pamiętajcie, nie poddawajcie się za swoimi projektami, bo one w końcu wyjdą, prędzej czy później, tylko trzeba się wziąć do roboty. Zachęcam jeszcze raz do pobrania gry, zachęcam do wpadnięcia na nasz serwer Discord, do subskrybowania tego kanału, do polubienia tego filmu, do robienia absolutnie wszystkiego. No i co? Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, widzimy się prędzej czy później. Dziękuję za dziś, do zobaczenia, hej, cześć, trzymajcie się, siemanko. Bon voyage, hej, pa, cześć, nara. Samych przeciwników też trochę jest. Na ten moment...